dwie rzeczy, o które Kościół co jakiś czas się potyka i wierzę, że przez jakiś czas, co jakiś czas one się pojawiają w ogóle w Kościele. A mianowicie to jest to, że mylimy się, jeśli chodzi o ducha, duszę i ciało i nie rozumiemy prowadzenia Ducha Świętego. I w ten sposób udaje się systemowi tego świata wkroczyć do Kościoła i zaczynamy Kościół zupełnie inaczej prowadzić, niż chce tego Duch Święty. W ostatnim czasie zadzwoniła do mnie taka dziewczyna, która jest z nami sercem. Wierzę, że jest w innym miejscu, ale generalnie buduje się cały czas na naszych kazaniach i tak dalej. Wychodzi ze swojego kościoła, pędzi do domu, natychmiast odpala internet, słuchawki na uszy i nas słucha. I ona jest w religijnym w ogóle miejscu i powiedziała, że modlili się taką grupą, co się Boże stało w naszym kościele. Duch Święty do nich powiedział: zamieniliście się w dom kultury. Jesteście domem kultury. Pozbawiony mojej mocy, pozbawiony mojego prowadzenia. Zaczęliście w duchu, zaczęliście w sposób nadnaturalny, ze znaków i cudów. Natomiast z uwagi na to, że ludzie nie rozpoznali prowadzenia Ducha Świętego, nie uczyło się w Kościele na temat prowadzenia Ducha Świętego, ludzie weszli w system naturalny. Pojawiła się super kawiarnia, super światła, wymodelowana scena, żeby ludziom łatwiej przychodziło się i oddawało życie Jezusowi. Ale grama namaszczenia w Kościele, tak jak Bartek powiedział, tam gdzie duch, tam życie. Zero życia. Będziemy teraz w Kościele nauczać na temat Ducha Świętego. Ja nie będę dzisiaj robiła obszernego nauczania na temat Ducha Świętego, ponieważ mamy zestaw płyt, zestaw fundamentalnych nauczeń na temat prowadzenia Ducha Świętego i tak dalej. Ale będziemy przypominać podstawowe prawdy. Wierzę, że to jest też głos Boga dzisiaj do nas, aby przypomnieć sobie, że jesteśmy duchowymi istotami, że kiedy oddałeś Jezusowi swoje życie, to On wzbudził cię do zupełnie nowego życia. On cię ożywił, powołał w tobie do życia nowego człowieka i chce mówić do ciebie przez wewnętrzne prowadzenie. Chce Bóg do ciebie mówić przez wewnętrznego twojego człowieka. Jest coś takiego, że ludzie szukają rzeczy spektakularnych, pomijając to, co nadprzyrodzone. Twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Kiedy będziesz słuchał swojego wewnętrznego człowieka, będziesz oglądał rzeczy spektakularne. Nigdy natomiast nie można tych dwóch rzeczy zamienić, szukając rzeczy spektakularnych. Najpierw to, co nadprzyrodzone, a twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Kiedy będziesz spędzał czas z Bogiem, kiedy będziesz czytał Biblię, czyli będziesz obcował z Bożym Słowem, będziesz coraz bardziej rozpoznawał głos Ducha Świętego, będziesz też rozpoznawał, co twój wewnętrzny człowiek do ciebie mówi. I wtedy będziesz oglądał rzeczy spektakularne. Czemu szukamy rzeczy spektakularnych? Czemu jest w ogóle coś takiego jak szerokie naśladownictwo? Dlatego, że wydaje nam się, że jeśli powielimy coś po kimś, tak? Powiedzmy, ktoś robi z Duchem Świętym pewną rzecz i ma sukces. I my jesteśmy zafiksowani na sukces i powielamy po owym człowieku jakieś wydarzenie. Ono w jego życiu działa, ponieważ on je ma skąd? Z siebie, z głębokiego w ogóle, jak gdyby wiecie, ze swojej relacji w ogóle z Bogiem. W naszym życiu to nie zadziała. Więc podstawa jest taka, że musisz uwierzyć, że kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, to stał się twoim przewodnikiem. Powiedz to teraz do Niego. Powiedz: Duch Święty, jesteś moim przewodnikiem. Jesteś moim przewodnikiem. On jest twoim przewodnikiem. On jest twoim przewodnikiem i On jest moim przewodnikiem. Absolutnie nie mówię o tym, że nie słuchamy innych ludzi. Słuchamy. Duch Święty jest duchem porządku. Bóg nie ma zgody na chaos. Natomiast podstawową rzeczą dla ciebie i dla mnie jest to, aby słuchać swojego wewnętrznego człowieka,
pomyśl teraz o tym, ile razy zostałeś już zawstydzony dlatego, że nie robiłeś tego, co mówił ci twój wewnętrzny człowiek. Zobaczcie. Nie chcemy często uwolnić wiary. Wydaje nam się, to jest takie słabe. To znaczy, że ten Bóg jest słaby. To jest takie słabe. To jest takie inne. To jest inne. Ale musisz uwierzyć w to, że to On, Święty Boży Duch, który jest w tobie. Twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. On jest nadprzyrodzony. Kiedy będziesz szedł za tym, co nadprzyrodzone, będziesz oglądał rzeczy spektakularne. Dzisiaj oglądamy służby wielkich ewangelistów, apostołów. Oglądamy i zachwycamy się. A wiecie, w co oni uwierzyli? Oni uwierzyli w swojego wewnętrznego człowieka. Oni uwierzyli w to, że Duch Święty ich prowadzi. Oni uwierzyli w to, że Duch Święty jest ich przewodnikiem. Duch Święty jest ich przewodnikiem. Mogła się przez nich uwolnić potężna moc, potężny manifest Królestwa. Dlaczego? Dlatego, że oni uwierzyli, że wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Byli wolni od oczekiwań innych ludzi. Często spotykam się z tym, ktoś mówi, wiesz, ale prorok do mnie przyszedł i powiedział. Ja mówię, ale co ci powiedział prorok? Prorok może przyjść i potwierdzić ci to, co ty masz we własnym sercu. To jest prorok Nowego Testamentu. On może przyjść i potwierdzić ci to, co jest w tobie. Nie może być tak, że przyjdzie prorok i powie do ciebie, słuchaj, Bóg mi powiedział, że masz iść tam i tam. I wiecie, o co chodzi? I dużo ludzi popełnia tutaj błąd z uwagi na brak świadomości, że nasz nowy człowiek jest nadprzyrodzony i Bóg mówi najpierw do nas. Zanim Bóg powie komuś, to powie tobie. Oczywiście, jeśli chcesz Go słuchać. Powiedz, dziękuję Ci Boże, że mój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Będę współdziałał z moim wewnętrznym człowiekiem. I będę oglądał rzeczy nadprzyrodzone. List do Rzymian 8:14-16. Znamy wszyscy to słowo. List do Rzymian 14:16. Bo ci, którym Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten sam Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten sam Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Boży chce ciebie prowadzić. Nie pomylisz się. Uwierz Bogu, że twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony i z niego masz czerpać. Tam jest twoje źródło. Duch Boży prowadzi ciebie. Przypomnij sobie dzień twojego nowego narodzenia. Natychmiast został otwarty kanał. Natychmiast wiedziałeś, co masz robić. Natychmiast perspektywa marzeń była przed tobą bardzo szeroko otwarta. Ja pamiętam, jak oddałam swoje życie Jezusowi i zostałam wypełniona Świętym Duchem. I przeczytałam książkę Kenneta Hagena na temat nadprzyrodzonego życia. Na temat tego, że mój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. To było dla mnie tak proste. Niewiele wiedziałam, ale to było dla mnie bardzo proste. Że tam jest w ogóle potencjał Boga. W moim wewnętrznym człowieku jest potencjał Boga. I Duch Święty to przypomina Ci, Kościołowi. Żeby o tym nie zapomnieć,
żeby na tych podstawach budować swoje życie. Jeśli tak będziemy budowali swoje życie, nigdy nie ulegniemy głupocie, zwiedzeniu. Nawet jeśli się pomylisz, to będziesz miał pretensje sam do siebie. Nie powiesz, bo oni mi powiedzieli, żebym poszedł w prawo albo w lewo. No ale to dlaczego tak? To dlaczego się zgodziłeś, żeby oni ci powiedzieli, aby pójść w prawo i w lewo? Duch Boży chce mówić do ciebie. Na pewnym etapie twojego życia Bóg postawił pasterzy, urzędy Boże, aby cię prowadziły, aby cię nauczyły, jak słuchać Świętego Ducha, aby cię nauczyły, jak słuchać Świętego Ducha i jak korzystać z potencjału, który jest w tobie. Ale przychodzi czas, że czas dzieciństwa się kończy i zaczyna się inny czas w życiu człowieka. I musisz uwierzyć w to i musisz zacząć, jeśli nie zbudowałeś relacji z Duchem Świętym, to jest to czas, żeby zacząć budować relacje ze Świętym Duchem. Bóg nie chce do nas mówić tym zewnętrznym głosem. My nie jesteśmy do tego predysponowani, aby On do nas mówił tym głosem, który łamie cedry Libanu. Kiedy ja byłam w swoim życiu obornikiem i nie chciałam się zgodzić z Bogiem odnośnie mojej służby, mówię, ja za słaba, za cienka, nie podołam, nie powiem, pomylę się. I Bóg do mnie powiedział słyszalnym głosem i nigdy tak już nie chcę więcej słyszeć. Nie jestem predysponowana, aby tak słyszeć. Wewnętrzny nasz człowiek, ponieważ Jezus zamieszkał w nas przez Ducha Świętego. On nie zamieszkał w nas fizycznie, bo jak był wyższy ode mnie, to by się we mnie nie zmieścił. Zamieszkał w nas przez Ducha Świętego. Odrodził do życia twojego wewnętrznego człowieka i chce do ciebie mówić. Witam cię, Wiktor. Cieszę się, że jesteś pośród nas. Duch Boży chce ciebie prowadzić. Podziękuj Bogu dzisiaj za dzień, w którym twój wewnętrzny człowiek powstał do życia. To jest twój skarb. To jest twój skarb. Największy skarb to nasze ukryte, wewnętrzne życie. To jest twój skarb. To jest twój skarb i mój skarb. Moim marzeniem jest to, aby kiedy będę głosiła, żeby takie namaszczenie na mnie zstępowało, że zacznę od zwykłej ludzkiej pogadanki, a stąpi na mnie namaszczenie i będę głosiła tak, że ludzie będą mówili, prawdziwie jest nią Bóg. Prawdziwie jest nią Bóg. To są moje marzenia. Inwestuję w swojego wewnętrznego człowieka. To mój skarb. To mój największy skarb. Przebywanie z Bogiem. Uwielbianie Boga. Zobaczcie, jak łatwo wpaść w formę. Nie? Bardzo łatwo. Dzisiaj świat napiera. Świat napiera, ludzie napierają. Jest presja wyniku. To system tego świata napiera na nas i chce na nas wymusić presję wyniku, aby w ogóle mniej przebywać z Bogiem, tak? A więcej działać i guzik z tego mieć. Oglądałam wczoraj takiego coacha na internecie i w ogóle mówię, kurczę, on mówi wielokrotnie tak jak ludzie w kościele. Słuchaj, Grażynka, w ogóle uwierz w siebie, weź, jesteś w dole, wyjdź z tego dołu, postaw swoją nogę w ogóle na krawężniku, uwierz, siła jest w tobie, w ogóle dajesz, Grażynka, urodziłaś syna, gruba jesteś, nie mieścisz się w sukienkę, uwierz w to, że w ogóle możesz schudnąć, ja ci pomogę, oglądaj mnie, ja ci pomogę, uwierz w to, że będziesz mogła założyć w ogóle sukienkę ze studniówki. Motywacyjne mowy, nie tak ma być pośród nas. Nie tak pośród nas. Mamy głosić w Duchu Świętym. Mamy głosić w Duchu Świętym. A żeby głosić w Duchu Świętym, między innymi trzeba być wolnym człowiekiem od opinii innych ludzi. A co oni pomyślą? A co cię to obchodzi? W konsekwencji zdasz sprawę przed Bogiem z tego, co powiedziałeś i z tego, co nie powiedziałeś. Niczym się ma to, że urazisz kogoś, niż to, że potem staniesz przed Bogiem, a Bóg do ciebie powie, chciałeś być moimi ustami. Chciałeś być moimi ustami. Dlaczego nie uwalniałeś mojego słowa?
Dlaczego nie uwalniałeś tego, co mówiłem do ciebie? Przecież mówiłem wewnątrz ciebie, bardzo cicho, ale ty pozwoliłeś, aby gazety, telewizja, ludzie, świat, aby to wszystko zostało zakrzyczane. Nie tak ma być między nami. Uwierz, że twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Wtedy, kiedy będziesz wierzył, że twój człowiek jest nadprzyrodzony, że stamtąd w ogóle Bóg do ciebie też chce mówić, tak? To będziesz uwalniał spektakularne rzeczy. Spektakularne rzeczy. Twoja mowa nie będzie tylko mową motywacyjną. Wiesz, będziesz stawał i będziesz mówił do ludzi w Duchu Świętym i będziesz poruszał ich do głębi. Będziesz poruszał ich serce. Będą mówili, prawdziwie jest z nim Bóg. Prawdziwie jest z nim Bóg. Twoje wewnętrzne życie, twój wewnętrzny człowiek jest twoim skarbem. Jeszcze raz, Duch Święty jest twoim przewodnikiem. On jest lampą twoją. Tak jak cię zbawił, tak cię chce prowadzić. Tak jak uwierzyłeś mu na samym początku, tak on dalej chce, żebyś mu wierzył. Najłatwiej jest coś powielić i odtworzyć. To jest najłatwiejsze. Ale żeby być sobą, to zbuduj relację z Duchem Świętym. Ja nie mówię o enigmatycznej relacji z Duchem Świętym. Wiecie, że tam idę na urodziny z Jezusem, albo coś, kupuję mu rożu, on mi sukienkę, on mi wpiął w kwiaty. Wypiliśmy razem lampkę wina. Nie o tym mówię. Nie o takich rzeczach mówię. To życie. To uwalniające się życie. Pamiętam, jak kiedyś Kenneth Hagin wygłosił pewne kazanie i zapytał się żony, jak? A ona do niego mówi, no, wygłosiłeś przecudowną pogadankę, ale zero w tym było ducha. Cudowna pogadanka, ale zero w tym ducha. Wiecie, lepsza jedna minuta w obecności Bożej. Jedna minuta w obecności Bożej niż 50 minut intelektualnej wiedzy, która nic nie wnosi, która staje się ciężarem, która jest trudna. Nauczania są super, uwielbiam. Są po to, aby budować twoje życie. Ale number one, budujesz relacje z Duchem Świętym. Budujesz swojego wewnętrznego człowieka. Chcę to powiedzieć, nie muszę, ale chcę. Bo duch proroka poddany jest prorokowi, więc ja decyduję. Wiele ludzi patrzy dzisiaj na Artura i powtarza za nim pewnego rodzaju rzeczy. Słowa na ulicach i tak dalej. Możesz inaczej. Artur 19 lat temu oddał Chrystusowi swoje życie i zbudował swoje życie w oparciu o relacje z Duchem Świętym. Uwalniał w wiarę, w swoje objawienia, w to, co się w nim pojawiało. Zbuduj swoją relację z Bogiem. Zbuduj relację z Duchem Świętym. Uwierz w to, że twój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. Artur, Michał, drugi Michał, ja, wszyscy tutaj poniesiemy odpowiedzialność za słowa, które mówimy. Każdy z nas mówi z miejsca takiego, do jakiego Bóg go postawił. Każdy z nas, nie każdy może sobie na to samo pozwolić. Rozumiecie? Mówimy zgodnie z miejscem, w którym postawił nas Bóg. Zbuduj swoją relację z Duchem Świętym. Wiem, że wiele osób z was, Mateusz, piszesz cudowne artykuły. Dawno się tak nie uśmiałam, nie usmarkałam i nie spłakałam, jak przeczytałam twój artykuł. Szok! W ogóle masz bardzo lekkie pióro i cudowny język. Super, że to w ogóle piszesz. Jest inny w tym. Jest inny.
ma galilejski ton, ma swój ton, ma galilejski ton. Niewyświechtany taki jak wiedzie, kukuryku, każdy kukuryku, nie. On uwolnił swój potencjał. Uwolnił swój potencjał. Tak się uchachałam, natychmiast mówię, muszę to wkleić i udostępnić. Ekstra. Świat dzisiaj motywuje. Świat dzisiaj wychodzi na ulicę. Fryzjerzy strzygą bezdomnych. Dobrzy kucharze gotują całe dnie ludziom zupy na ulicach. W kościele ma być inaczej. Kościół to nadnaturalny twór. To rząd Boga. My mamy prezentować to, co w niebie, to na ziemi. Ale żeby tak było, musicie uwierzyć, że w was powstał do życia totalnie nowy człowiek, którego przedtem nie było. Nieodnowiony, niepomalowany, nie na nowo ulepiony, całkowicie nowy. Urodził się całkowicie nowy człowiek. Zamieszkał tam Duch Święty. I chcę mówić do ciebie. Chcę cię prowadzić. Wiecie, że problem jest w ogóle w tym, że nie uwalniamy wiary w to, co się w nas pojawia. Bo nam się wydaje, że to jest słabe. Kurczę, on tak powiedział. A ja wyjdę i powiem co? Zobacz. Wyjdź i zobacz. Pan czuwa nad tchnieniem człowieka. Bada wszystkie tajniki jego wnętrza. Duch człowieka jest lampą Pana. On przenika wszystkie jego wnętrzności. Bóg nie chce do ciebie mówić przez intelekt, ani przez fizyczne zmysły. Chce do ciebie mówić przez twojego wewnętrznego człowieka. Przez twojego wewnętrznego człowieka. A że Duch Święty chce się przejawiać w różnoraki sposób. Nie ciągle tak samo. Wiecie? Nie ciągle tak samo. Naprawdę, na nas jest bardzo duża odpowiedzialność. Ktoś kiedyś przyszedł do mnie i mówi, ja potem sobie kościół założę. Gratulacje, chylę czoło. Naszym zadaniem, wiecie, jest przynosić świeżą oliwę do kościoła. Świeżą oliwę do kościoła. Dbać o atmosferę Ducha Świętego. Bo najwspanialszą rzeczą jest to, kiedy wychodzi usługujący i usługuje w Duchu Świętym. Kiedy usługujący zna Ducha Świętego, wie, kiedy on ma działać. Daje mu przestrzeń do działania. Wiecie, ja naprawdę nas widzę jako Kościół, który pójdzie na krańce ziemi. Pójdziemy na krańce ziemi. Uwolnimy życie na spieczoną ziemię. Pójdziemy tam, gdzie jeszcze nikt nie postawił swoich nóg. Tam, gdzie jest spękana ziemia, my pójdziemy i będziemy ją w Duchu Świętym zarażać. I tam, gdzie nie ma życia, tam będzie powstawało życie. Tam będzie powstawało życie. Ale jest też jedna bardzo ważna rzecz, że rozwijamy się według naszego rodzaju. Musisz przeżyć swoje życie z Bogiem. Przeżyć swoje życie z Bogiem. Stworzyć własną historię. Jesteś bohaterem twojej historii. Duch Święty w tobie, nadzieja chwały. Z ciebie popłyną rzeki wody żywej. Kiedy uwierzysz w Jezusa, tak jak powiada Pismo. A On powiedział, że zamieszkał w tobie i stał się twoim przewodnikiem. Dla mnie to jest bardzo ważne. Jezus odszedł do nieba i zostawił Ducha Świętego. On odszedł do nieba i zostawił Ducha Świętego. Mnie to pionuje. Skoro odszedł i zostawił Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty jest moim i twoim przewodnikiem. I naszym zadaniem jest zbudować z nim relacje, jest znać jego głos, rozpoznawać w ogóle jego, czuć jego zapach. Duch Święty jest. Duch Święty chce się przejawiać. Duch Święty chce się manifestować. Stary jest naszym wrogiem. Pamiętam, byliśmy kiedyś z Arturem w takim jednym kościele i pastor, nie wiem, chyba nawet był nieświadomy, ale prorokował. Modlę się o to. Modlę się o to, aby ta kongregacja nigdy nie przeklinała tego, co powstaje do życia.
abyśmy nie przeklinali tego, co powstaje do życia. W cudowny sposób ewangelizujecie. Ewangelizujecie i ewangelizujcie jeszcze więcej. To jest nakaz misyjny. To jest nakaz misyjny, aby ewangelizować. Nieważne jak, aby Ewangelia była głoszona. Rezultatem poddania się pod prowadzenie Ducha Świętego jest słuchanie wewnętrznego człowieka. Wtedy z Twojego wnętrza płyną rzeki wody żywej. Taka dziewczyna kiedyś była na grupie domowej i przyszedł na tą grupę człowiek, który nie chciał słuchać Ewangelii. Wyszli potem na zewnątrz i ona zaczęła mu głosić Ewangelię. On wyciągnął nóż i wsadził jej w brzuch. I ona klęknęła i powiedziała do niego: Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. Złożyła ofiarę. Ten jeden akt spowodował, to był bandzior, że się nawrócił. I on pociągnął za sobą setki ludzi. Ona nie umarła. Przemek zaśpiewał taką piosenkę w Radio Kielce. Zaśpiewaj, Przemek. Sekundkę tylko. Nie ma granic. Nie ma granic w Duchu Świętym. Kiedy
grupa przestępcza nastawała na nasze życie, to my po prostu w prosty sposób modliliśmy się zgodnie z naszym wewnętrznym przekonaniem. Mówiliśmy, że Ty Boże, jesteś naszym obrońcą. Nikt do nas nie przyjdzie, nikt nam nic nie ukradnie. Musisz modlić się i proklamować stosownie do Twojej wiary. A wiesz dlaczego? Bo to, czego nie wiesz, Bóg Ci poczytuje za sprawiedliwość. To, czego nie wiesz, Duch Święty Ci poczytuje za sprawiedliwość. Nie wiesz po prostu, bo to On wprowadza nas we wszelką prawdę. Dopiero Ci wprowadzi w jakąś prawdę, ona zostanie Ci objawiona. Przez wiarę wewnętrznego człowieka zostały anulowane potężne długi u nas. Mogliśmy zacząć żyć zupełnie nowym życiem, wystartować zupełnie inaczej. Nie musieliśmy lata płacić jakichś tam długów. To relacja z Bogiem, to uwierzenie w wewnętrznego człowieka, to uznanie tego wewnętrznego człowieka za skarb spowodowało, że my mogliśmy zupełnie na nowo wystartować. Nie zakrzyczymy pewnych rzeczy, nie zaproklamujemy ich. Nie ma czegoś takiego, że z uwagi na to, że będę coś tam naśladował. Nie. Rób rzeczy stosownie do Twojej wiary. Stosownie do Twojej wiary. Duch Święty chce Cię uczyć. To przewodnik w Tobie. Najlepszy przewodnik. To najlepszy przewodnik. Kupiliśmy kiedyś samochód od księdza Krzysztofa Paczosa, który silnik pobierał olej. Silnik pobierał olej i na tamten czas, i Norbert, i w ogóle ludzie, którzy mieli cokolwiek pojęcia o samochodach. Nie, już nie będę przy Norbert mówił, żeby nie brać, ale taki inny chłopak w ogóle mówi, nie no, Artur, nie możesz wziąć tego samochodu, w ogóle nie bierz tego samochodu, no silnik pobiera olej, a ty chcesz taką furę w ogóle wziąć, wiecie. Ja dopiero zaczęłam się uczyć jeździć samochodem. Nasze pierwsze takie, wiecie, legalne auto z prawem jazdy, bez jakiegoś tam kierowcy i tak dalej, nie? I Artur się modlił i miał wewnętrzne przekonanie. Bierzemy to auto. I posłuchajcie, pojechał po to auto, przywiózł to auto z kolegą. Pomodliliśmy się o to auto i to auto nie brało oleju. Zrobiliśmy to z uwagi na wewnętrzne przekonanie. Bo wiecie, co mówił świat z zewnątrz? Czasami też i bracia, i siostry. Czy źle mówili? Chcieli dobrze, no wiesz, no taka naturalna w ogóle, naturalna informacja w ogóle, silnik pobiera olej, no to naturalne, ty no nie wiesz w ogóle, słuchaj, no jesteś wierzący w ogóle, startuj po lepsze. Wiesz, co jest ważne? Ważne, co masz w sobie. Często nawet ta dobra rada, ona może być dobra, poukładana i tak dalej, może nawet, nie wiem, od jakiegoś pastora, ale uwierz swojemu wewnętrznemu człowiekowi, bo tam może być zupełnie inna odpowiedź, zupełnie inna. Nie bierz auta. Nie bierz auta! Weź auto, połóż ręce, uwolnij namaszczenie. Silnik nie będzie pobierał oleju. Kilka razy nam się jeszcze zapalił taki silniczek krokowy, jak żeśmy jechali na usługę, samochód spakowany, to taka Toyota Corolla żabka, tylnej szyby nie było widać, Sara mała, ja mówię, Artur, i co? Nic, nakładamy ręce i jedziemy dalej. Rozumiecie? Kiedy uwalniamy w wiarę, w nadprzyrodzone, będziemy widzieć rzeczy spektakularne. Nieodwrotnie. Nieodwrotnie. To tak jak Michał wyszedł z kancelarii prawniczej, teraz wszyscy by wyszli z kancelarii. No ale czemu? Bo Michał wyszedł i ma sukces, założył w ogóle jakąś inną działalność i w ogóle i ma kasę. No ale to Michał to zrobił. Z uwagi na wewnętrznego człowieka. Z uwagi na to, że spędza czas z Bogiem. Że oddziela się. Że oddziela się od tego, co mówią do niego inni ludzie i słucha swojego wewnętrznego człowieka, co ma sukces. Czy kiedy zakładaliśmy ten kościół, pamiętam, jak to było. Staliśmy w Julinku. Słuchajcie, to było naprawdę bardzo nieprofesjonalne. Zakładamy kościół? No to były takie rozmowy. Zakładamy kościół. Potem się pomodliliśmy z Arturem. Czy mamy zgodę w tym?
Mamy wewnętrzne przekonanie, zakładamy kościół. Zakładamy, ja pierwszy, czy to nas nie zatrzyma? To byłoby, ja pamiętam moje pytanie. Czy to nas nie zatrzyma? Nie, to nas nie zatrzyma. To zakładamy kościół. Naród z nas powstanie. Zobaczycie. Potrzebujesz obcować z Bogiem i Jego Słowem, aby umieć rozróżniać między prowadzeniem ducha, a fanatyzmem duszy. Potrzebujesz przebywać z Bogiem i obcować z Jego Słowem, aby twój wewnętrzny człowiek rósł. Potrzebujesz się oddzielać, potrzebujesz się skupiać, aby umieć rozróżnić. Słowo Boże mówi, że zamysły pilnego prowadzą do zysku, lecz kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. Wiecie, często jest tak, że zanim pomyślimy, to zrobimy, nie? Zamysły pilnego prowadzą do zysku, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek. Potrzebujemy bardzo skupienia w naszym życiu. Naprawdę. Bóg powierzył nam poważne zadanie. To jest poważne zadanie. I od Niego możemy odebrać wzór. Jak iść, jak działać. Duch Boży nie prowadzi w kierunku chaosu, w tak zwane łeb na szyję. Tak nie prowadzi Bóg. Bóg nie prowadzi ani ciebie, ani mnie. Tak na łeb na szyję. Starcie mam w 6 klasie i też, wiecie, zrewidowałam swoje bycie na różnych spotkaniach. Czemu? Nie mogę być wszędzie. Bo jeśli będę wszędzie, to mój dom przestanie istnieć. To mój dom przestanie mieć takie świadectwo. Ktoś kiedyś do mnie mówi, no ale Artur tu siedzi w kościele, a ty nie możesz. Ja mówię, no, żeby Artur tutaj mógł siedzieć, to ja siedzę w kraju. Żeby Artur tutaj mógł siedzieć, to ja siedzę w domu, ponieważ mamy życie też nasze domowe. Mamy dzieci. Przyjeżdża Wiktor z pracy, chce porozmawiać. Mamo, a przyczepa, a to... Rozumiecie? Musiałam też skupić się i zrewidować moje działania. Co mam robić, w co mam chodzić, w co mam wchodzić. Gdzie mam być czegoś częścią, a gdzie mam być czegoś liderem. Muszę wiedzieć takie rzeczy w swoim życiu. Wiecie? I ty też musisz wiedzieć. I do tego ci jest potrzebne skupienie. I trochę o tym bym chciała powiedzieć. Kiedyś głosiłam jeszcze takie kazanie o prawach wojny na Kasprzaka. Siłą pierwszych chrześcijan było to, że byli skupieni na modlitwie, słowie, nauce apostolskiej, znakach i cudach. Posłuchajcie, nieważne co już dzisiaj robisz, dalej nasze skupienie ma być na modlitwie, na słowie, na nauce apostolskiej i na znakach i cudach. Przy takiej koncentracji przychodzi umiejętność niedopuszczania innych impulsów i wtedy siła idzie w jednym kierunku. Podstawową zasadą na wojnie jest to, że wygrywa mocniejszy. Słabszy może pokonać mocniejszego tylko dzięki zasadzie koncentracji. I tak było w przypadku Gedeona. Często nam się wydaje, że z dużą ilością osób zdobędziemy więcej, poszerzymy się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie zawsze tak jest. Zobaczcie, jak to jest w przypadku tego, że bierzemy się za coś i natychmiast się szuka całego osprzętu. Nie. Zasada jest taka, jesteś liderem swojego objawienia. Ty jesteś liderem swojego objawienia. Nie potrzebujesz od razu, i to jest też prowadzenie Ducha Świętego, nie potrzebujesz od razu masy ludzi do wykonania tego zadania, które Bóg zlecił tobie. Przede wszystkim potrzebujesz zacząć robić je ty. Ktoś potem się popatrzy i jeśli będzie miał owe prowadzenie, tak, to do ciebie dołączy. To do ciebie dołączy. I wtedy można powiedzieć, że robimy coś w zgodzie. Nie, że ciągnę ze sobą kogoś, on nie chce, a ja go ciągnę. Słuchaj, masz iść ze mną na ewangelizację, a ja nie chcę. Ale ja mam takie prowadzenie, ale ja nie mam. Nie wolno tak się bać mówić. Jeśli się za coś bierzesz, to jesteś liderem swojego objawienia. Nie zawsze wygrywa ten, który jest mocniejszy. Powiem wam, jak wygrywa słabszy. Kiedy umie zredukować wojska swoje. Podstawowa
podstawową zasadą na wojnie jest to, że wygrywa mocniejszy. Słabszy może pokonać mocniejszego tylko dzięki zasadzie koncentracji. Poprzez skupienie w decydującym momencie i w określonym czasie. I tak właśnie było w przypadku Gedeona. Otwórzmy sobie Księgę Sędziów. Króciutko jeszcze tylko będę mówiła. Bo może się wahasz, że chcę coś robić, ale kto ze mną pójdzie? Nie martw się. Duch Boży z tobą pójdzie, bo mieszka w tobie. Duch Boży pójdzie z tobą. Nie bój się, że nikt do ciebie nie dołączy. Jeśli tak samo Bóg poprowadzi kogoś, to On do ciebie dołączy. Nie w tym upatrujemy naszej siły, że pociągniemy za sobą gdzieś ludzi, którzy nie chcą iść. Księga Sędziów 7, 2 do 6. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. Pokonał Gedeon dziesiątki tysięcy, a może nawet i setki tysięcy żołnierzy, mając 300 ludzi. Zadziałała tam zasada skupienia. Na początku Izraelici przeważali liczebnie, jednak wielu z nich brakowało odwagi i musieli wracać do domu. Uwolnienie mocy nie zawsze przychodzi dzięki przeważającej liczbie osób. Często wiąże się głównie z nastawieniem serca. Bóg zredukował oddział 300 mężów, którzy się nie bali i byli skoncentrowani. Pokonali przeciwnika, a Gedeon wygrał bitwę, mimo że był słabszy. Skupienie uwolniło nadzwyczajną moc. Kiedy jesteś skupiony na wewnętrznym człowieku, to uwolnisz więcej pożytku, więcej namaszczenia, niż jak będziesz robił rzeczy, do których nie jesteś przekonany. Nigdy nie rób rzeczy, do których nie jesteś przekonany. Rób rzeczy tylko te, do których jesteś przekonany. I ta zasada, o której przeczytałem, to jest zasada duża. Nie bój się zredukować pewnych działań na poczet jakości. Nie bój się zredukować pewnych działań na poczet jakości. Nie wolno. My w kierunku jakości, nie ilości, nie na łeb na szyję. Rozumiecie? My mamy zaludniać niebo. A żeby zaludniać niebo, to my musimy tak głosić do ludzi, żeby się oni nawracali. Z Duchem Świętym trzeba przebywać, aby słowa, które do nich będziemy mówić, trafiały głęboko do ich serc, a oni będą innymi ludźmi, a oni się będą nawracać na nasze poselstwa. Wiecie? Nie bój się zredukować swoich działań. W którejś części Rockiego jego trener powiedział do niego, ile potrzebuje ćwiczyć stosunkowo do tego, ile stoi na scenie i walczy. Już nie pamiętam, ile to było tak w procentach, ale ogromna była różnica, jeśli chodzi w ogóle o jego ćwiczenie, a bycie na ringu. Rozumiecie? Musiał być dobrze wyćwiczony. On musiał być dobrze wyćwiczony. Nic nam nie ucieknie. Kto popycha? Diabeł. Diabeł popycha. Nie Bóg popycha. Duch Święty wprowadza w prawdę. Mówi do ciebie klarownie. To się wszystko w tobie układa. Nie bój się zredukować działań swoich.
na potrzeb skupienia się na Twoim wewnętrznym człowieku. I ja nie o tym mówię, żeby teraz, wiecie, usiąść w domu i miesiącami kołysać się w ogóle i nie. Bo efektem spotykania się z Bogiem tak jest to, że Ty będziesz uwalniał ratunek do ludzi. Będziesz uwalniał ratunek do ludzi. Nie zagrzebujemy się. Bo są, tak jak kiedyś mówiliśmy, że diabeł jest specem od rowów. Z jednego rowu do drugiego rowu. I to wiecie, jak to jest, kiedy nie ma się relacji z Bogiem, to jemu jest łatwo cię pchnąć z jednego rowu do drugiego, z jednego do drugiego. A kiedy masz relację z Bogiem, to ty z każdego kazania będziesz umiał dla siebie coś wziąć. Aha, biorę to, resztę śmieci, wywalam, do kosza. Co biorę? Mój wewnętrzny człowiek jest skarbem. Mój wewnętrzny człowiek jest nadprzyrodzony. W co inwestuję? W mojego wewnętrznego człowieka. Co stamtąd będzie płynęło? W wody rzeki żywej. Wody rzeki żywej. Kiedy będę otwierał swoje usta, będą płynęły wody rzeki żywej. Nie boję się wtedy zredukować w ogóle wojska. Nie boję się w ogóle wykonać kroku do tyłu. Trzeba w ogóle przepatrzeć wojsko. Trzeba w ogóle wziąć, nie wiem, karabin, zobaczyć, czy tam są jeszcze naboje. A może wojsko jest zbite, a może jest zmęczone, może posiniaczone, może nie mają dalej siły iść. Trzeba to wszystko zredukować. Trzeba w ogóle żołnierzy wziąć z powrotem na scenę. Trzeba w ogóle zaleczyć im rany. Trzeba polać ich olejem. Trzeba uwolnić do nich namaszczenie. Nie będziemy tak jak zbici na pole walki, bo wtedy jesteśmy mięsem armatnim dla diabła. Twój wewnętrzny człowiek to twój skarb. Pilnuj go. Pilnuj wewnętrznego człowieka. Rozbuduj swoją relację z Bogiem. Tak. Jak marzysz, marzycie o takiej relacji. Przyjaciele, nie chcę już do was więcej mówić, bo my dużo wiemy. Bardzo dużo wiemy. Tyle, co my wiemy, to nikt nie wie. Tu każdy mógłby książkę napisać. Chodźcie, pomodlimy się jeszcze. Duchu Święty, my przyjmujemy Twoje jako słowo, Twoje jako Twoje słowo. Nie jako słowo ludzkie, ale jako Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że zamieszkałeś w nas, że stałeś się naszym przewodnikiem, że urodził się w nas zupełnie nowy człowiek, którego przedtem nie było. My decydujemy się inwestować w naszego wewnętrznego człowieka. To jest nasza inwestycja. To jest nasza inwestycja. Nasz wewnętrzny człowiek. To nasze ukryte życie. To jest nasz skarb. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że to słowo wykorzystamy i że ono będzie dla nas praktyczne. Ojcze, ja dziękuję Tobie za namaszczenie Świętego Ducha, za wszystko, co dzisiaj zostało uwolnione, za wszystko, co się dzisiaj urodziło do życia. My to ochraniamy Twoją świętą krwią.